Witam wszystkich w piątej części Let's Play Risen. Od ostatniego odcinka zmieniło się niewiele. Praktycznie ja sobie tutaj troszkę poluciłem po wiosce i ogarnąłem sobie. I mam już 200 złota i 10 punktów, tak? I on może mnie niby wyszkolić w mieczu poziom drugi. Tylko ja się zastanawiam, czy sobie nie dać w siłę, albo nie zainwestować w sobie w myślictwo. Czyli skórowanie zwierząt takie, wiecie tam. A, opowiedz mi jeszcze o arenie. It's all friendly. Just a few bruises and broken limbs. It isn't to the death. It's where we train and test ourselves. Well, if you fancy a fight, just challenge one of our fighters. If he accepts, he'll go into the... The fight starts when both willing volunteers are in the first fighter to go down. Dobra. Którzy żołnierze są najlepsi? Based on recent form, Ricardo's a loser. Lorenzo isn't too sharp either. Used to be all right. Faded a bit these days. I'd say Domingo is probably the best in camp. Dobra, dobra. Przy okazji, jakie mamy my tutaj zadanie? Mamy na pewno zadanie... Aha. Gdzie to jest? Fajnie, że jest mapa zadania. To jest naprawdę świetny... Świetny, naprawdę świetna rzecz. Przynajmniej dla mnie. Bardzo przydatna. No i co? I chyba... Chyba się zajmiemy tymi owadami. Sprawdzimy, czy jesteśmy coś... Warci... Czy nie bardzo... O, tak jest. Dajesz, dajesz, dajesz. Dobrze. O, mamy osiągnięcie, fajnie. O, widzę, że tu jeszcze kolega się zgubił. Chodź, 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 chodź. Mysiu, pysiu, chodź. Dobrze. Bardzo się z tego cieszę. Macie coś ciekawego przy sobie? Pył, delikatny pył, wartość w złocie 15. O, widzę, że nawet cenne jest, spoko. Więc sobie wszystko ładnie pozbierajmy. Tak, to jest bardzo przyjemna część Risena, zbieranie wszystkiego, co się da. Kilof, łopata, widły, czemu by nie? I tam widzę, że jest i skrzynia jakaś. Zaraz, pust, tam było, pisało pusty kufer? Nie, no oczywiście, że nie. Cóż to jest? Bezrzucze. Aha. Amulet, który się nam do niczego nie przyda. Tam już chyba wcześniej... Holy shit! Holy shit! Nie no, tego się nie spodziewałem. O kurwa, przestraszył mnie. Bagielec. I patrzcie, on jest kurwa lepszy ode mnie. Lepszy, ja przy nim jestem cieniutki. Może, może jakimś cudem się uda nam go pokonać? Jakieś małe wyzwanie na sam początek? Fajnie, może, może. Może, może nam się uda. Ciekawe, ile będzie doświadczenia za niego. Mam nadzieję, że sporo. Dobrze, że on ma tylko drewnianą pałkę i jeszcze nas nie trafił. Ale naprawdę świetnie się broni. Zadziwiająco dobrze, jak na takiego stworka. I patrzcie, jak chodzi, kurwa, się go troszkę boję. Uuuu! Oj, 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 oj. Lepiej, żeby on nas nie trafił drugi raz, powiem wam szczerze. Dobra, dobra, tak jest. 80 expa za niego. Naprawdę, on miał maczugę, a nie zimne serce. O, nawet to jest dosyć warte. On miał maczugę. Maczuga, ale to jest słabe. I on mi przypieprzył takie obrażenie. Fuck. Troszkę to było dziwne. A tutaj jeszcze mamy. Prosty kufer, a nie pusty kufer. Bełty. Wytrychy. Pochodnia odłamek miecza. Spoko, zawsze. Ciekawe. Jeszcze 4 kawałki i coś się stanie. Dobra, chodźmy stąd, bo ja nie mam ochoty spotkać drugiego takiego niemilca. Tak się zastanawiam, czy sobie nie powalczyć na arenie.
to by było ciekawe. O, to jest ten Ricardo cały. On to nam zlecał, czy nie bardzo? Aha, teraz nic nie mam, tak? Aha. Job done. You killed them. Right. Dobra. Thanks. Right. I'll look forward to our next. O kuszach. Kusza, 300. Kurwa. A skąd my mamy trzeci? A, bo chyba mamy jakiś bonus. Dobra, i się tak zastanawiam, czy sobie nie zawalczyć z tym całym Ricardo. Tutaj z tym gościem nie chcemy rozmawiać. Przykimamy się troszkę. Najlepiej do rana odpoczniemy wtedy. I chyba wydamy sobie jednak te punkty na walkę. A co tam? No spoko, spoko, ja nic wam nie zabieram. Wyluzujcie. Lorenzo jest średni, więc jego sobie odpuścimy. Walniemy sobie tego pierwszego. Oczywiście. Nie, 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 jestem gotów na szkolenie, tak? Dobra. Teach me sword fighting. Right. I'm gonna tell you. If you're taking flurries of blows, you need to not do this. He's unprotected. It's not easy to do. You need to feel, practice it, and but remember, it. And if your opponent tries to parry, you. Dobra, miecz trzeci, spoko. Tylko niestety moje złoto, no mam 87. Mogę tu wyciągnąć broń? No nie wiem, czy coś się zmieniło, nie przyglądałem się. Luzuj. No widzę, że oni, że troszkę im to przeszkadza. W sumie to dobrze. Kto ty jesteś? Dobra, na razie mnie to nie interesuje. Gdzie jest ten Rudy? Rudy, gdzie jesteś? A tutaj. Zdecydowałem się walczyć na arenie. That's what I wanted to hear. Remember, once see the man, it's the carrying on when your opponent's on the dirt. That's not fair play, is it? Right. Dobra. Chcę poznać. No dobra, ale ja mam teraz walczyć na arenie? Czy mam po prostu znaleźć sobie przeciwnika? Chyba mam znaleźć sobie przeciwnika. No, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się areną. Fajny motyw. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. On jest najsłabszy, dobra. Tak. Właśnie myślę, że jesteś słaby. Ja wiem, gdzie ta arena jest, bo jak już powiedziałem, pozwiedzałem sobie troszkę tą okolicę. A, i jeszcze jedna informacja, że do Dona nas nie wpuszczą na razie. Ej, ja jeszcze nie wyciągnąłem broni, ty, kurwa. Ziomek. Dobra, on jest do pokonania, bo jednak coś mu tam robimy. Blokuj, ładnie. Dobra. Okej. Kurwa, z tą tarczą naprawdę wyglądam kosmicznie. Oj, chyba się za bardzo troszkę rozpędziłem. Dobra, o kurwa. No zaraz to przejebę, jak tak dalej będę robił, no fuck. Kurwa, broń się. O shit, nie no, bez jaj. Możemy coś tutaj zjeść? Holy shit! Nie, to jest do wygrania. Tylko ja spieprzyłem, bo za bardzo leciałem na pałę. Ale to jest do wygrania, jego możemy pokonać. Więc ładuj się szybciej. Fuck, wczytywanie w Rizenie, Boże. Trwa za długo moim zdaniem. No patrzcie. No ty nie bądź taki kurwa hop do przodu. Skurwysyn się kurewsko dobrze broni.
Dobra, dobra, dobra. Trzeba wyluzować. Dobra, dobra. Okej. Dobra. No, dawaj, dawaj. Na razie nie jest źle. Okej, dawaj, dawaj tutaj na środek, Ricardo. Fuck! Już, kurwa. O nie, no kurwa, głupi błąd i... Możemy go jeszcze wykończyć? Tak, ja wiem, że gdy mój przeciwnik atakuje, trzeba się bronić. Fuck! Fuck, 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 oh shit! Po jednym ciosie. Dobra! Tak jest. Ricardo, dawaj wszystko, co masz. Standardowe rzeczy, tak jak w Gothiku. Słynna arena, tak i tutaj okradamy, co się da. Chcesz mi coś powiedzieć, ziomek? Ricardo, nie? I'm sticking to guard duty from now on. That makes me feel safe, bastard. Dobra. Mam nadzieję, że nadal, no, nie obraził się, spoko. Tak jest. No, i pokonaliśmy sobie tego ziomka. Pytanie, czy średnim sobie damy radę. No, troszkę się obawiam tego. Pogadajmy sobie z nim. I mu pochwalmy się. Byłem dobry. Ha, czyli on na razie, szczerze mówiąc, gówno to go obchodzi, że tak powiem. Że wygraliśmy cokolwiek. Podejrzewam, że jakbyśmy cały turniej wygrali, to byłby zadowolony. Ale my dostaliśmy jakąś kasę za tą walkę, nie spojrzałem. A gówno dostaliśmy. On miał tu coś... coś ciekawego, nóż myśliwski. Tam są bulczy. A nie! Sorry! On miał lekką kuszę, patrzcie, no patrzcie. Spoko. Obrażenie kute 25. Dobra. Lorenzo, ty chyba byłeś tym średnim, jak się nie mylę. O właśnie, to ten, co nam chyba wpieprzył w pierwszej... nie w pierwszym odcinku, tylko ostatnio. Ojojo, jak ostatnio nam wpieprzył... Co ty masz za broń? No na pewno nie... To nie jest zwykły mieczyk, kurde. Coś mi się zdaje, że gorzko tego pożałuje. Ciekaw jestem, czy możemy... czy możemy... Właśnie. Kurwa... Fak, fak, fak. On też jest do pokonania, tylko troszkę dziwny początek miałem. Ale nie, nie jest taki straszny wcale ten Lorenzo. Holy shit! Holy shit! Fuck. Jednak jest troszkę kurwi syn. Jebany. Wczytaj. Autozapis, tak jest. Jest jednak trochę trudniejszy, niepotrzebnie się chyba bawiłem z tą kuszą, bo strasznie wolno ładuję tą kuszą, strasznie, strasznie, naprawdę. No. Come on, dobra, już sobie nawet broń wyciągnę. Dobra. Oj, blokuj, blokuj, blokuj. Blokuj, blokuj. Fak, trochę tracę kurwa fokusa na niego, szmaciarza pierdolonego. A shit, nie, nie, jednak on nie jest jeszcze dla nas. Nie, nie, za dużo pieprzenia z nim.
Nie no, kurwa, no bez jaj, no. Człowieku, cię chyba pokurwiło. Chociaż jak odzyskamy życie na naszym zajebistym stejku, to może jeszcze mu damy radę. To jest nawet myśl. Dobra, no i co teraz na to powiesz? No fajnie. Fajnie, fajnie, kurwa! Kurwa, ja pierdolę! Nie no, co za zjebany chuj. No kurwa, nawet go nie trafiłem. Ja pierdolę, zajebioza. Nie no, zajebiście. No kurwa, co za skurwysyn. No nie no, tu mnie jeszcze kuta spierdolony. Chuj cię w dupę, ty kurwo. Nie no, sorry, ale... O kurwa, jeszcze podejście jedno. Nie no, kurwa mać. On kurwa, nie wiem, no jakieś kontrataki jebaniec ma zajebisty. No i strasznie dużo punktów życia ma kutas. I chyba się porwałem z motyką na słońce. Fuck, jeszcze to wczytywanie. Kusza jest za wolna, zdecydowanie, a ta arena za mała, żeby się pieprzyć kuszą. Kurwa, on... Widzicie? No, kurwa, tak się odchyli! Kurwa, no co za głupi chuj pierdolona dziwka do jebania. Kurwa, spierdalaj z tym swoją wykołaczką chuju. Naprawdę, wkurwił mnie gościu. A się nie no, a zabawił mi się kuszą. Aha, to się kurwa zabawiłem. Chociaż jakby tak... Kurwa... Aha. Fuck. Coś czarno widzę tą walkę. No, come on, come on. No. Dobra, dobra, wyjdź stamtąd, bo znowu frajer odskoczy. Okej, no. To jest do wygrania, ale strasznie dużo z nim pieprzenia będzie. Fuck, właśnie o tym mówię. Kurwa, on potrafi... A, fuck, teraz mój błąd, zajebisty błąd, kurwa. Zajebisty błąd popełniłem. On potrafi te ataki świetnie zblokować i dać nam kontratak. Kontra, kurwa. Holy shit, motherfucker. A mnie ładnie wychujał. Dawaj. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie rozkręcaj się, bo nam zostały dwa mięska. Okej, okay. Jest do pokonania, jest do pokonania. O, shit. Tak jest, zajebiście, kurwa. Zardzewiały miecz, on miał zardzewiały miecz. Ale ma zajebiście złota przy sobie. Świetnie, ziomek. No, udało się. Fuck off. Fuck off. Dobra, rozumiem cię. Ale ty miałeś zardzewiały miecz, kurwa. Myślałem, że masz coś lepszego, nie no. Dobra. Ciekawe, czy teraz... No i znowu ma zardzewiały miecz. Spoko. To nas nie obchodzi. Nas nie obchodzi. A czekaj, czekaj, on... Właśnie, to chyba był on najlepszy, tak jest. Nie, z nim to na pewno nie mamy szans. Nie, ten jest chyba... Chociaż... Nie wiem. Pogadajmy z Kowalem, sprzedajmy mu trochę lutu.
Szukam pracy. Masz nieodrobione ostrza. Co masz na handel? Ziomek. Zakładam, że masz sporo. Rażenia cięte. Siła aż 40. Miecz długi. No, widzę, że masz ziomek sporo. Nie. Ja chcę to sprzedać, to. Zostawiam sobie po każdym egzemplarzu na pamiątkę, tak? Jakieś przyzwyczajenie. Stąd mogę coś mu sprzedać? Nie, stąd na razie nic. Kill off mogę ci. Uuu, a nie, tylko. Tyle, dobra. W sumie co to za różnica, żądło. Ile no? 70, ładnie podgoniliśmy, nie ma co. Dobra, dokonaj wymiany, tak jest. Potrzebujesz pomocy? Szukam pracy. Ja szukam. No właśnie, na jedno wychodzi. Pracujesz w złocie? No spoko. Czy wszyscy muszą oddawać swoje złoto Donowi? Once a month, you have to take the don. And how much? You see anyone round here looking worried? No, raczej nie. That's mud is the local currency. Well, you should see the gold he has in his temple. Hordes of it. Ha! I can see that look in your eye. Fancy a slice, do you? Dobra. Jak mogę zobaczyć się z Donem? Właśnie. What do you want to see? No, potrzebuję. Standing on a tree outside the temple. You're not going to get closer than that. No one gets to see him. O, nowe spotkanie z Don Estebanem. Dobra, i chyba zakończymy tutaj to zadanie. Mapa regionu. Lorenzo. A nie, obóz. Najlepsi żołnierze. Fajnie. Czekaj, Richardo pokonaliśmy go. Lorenzo też. Brogar, jego też możemy wyspać. Ciekawe, dobrze. Tu zakończymy nasz odcinek. Ja sobie odeśpię troszkę i wyleczę się. Mam nadzieję, że się wam podobało. Było sporo walki, naprawdę sporo. Więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. No cześć!